Jak dorosnę, nigdy nie będę taki jak moi starzy. Będę inaczej żył. Coś nie wyszło. To co? Subskrypcje, 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 subskrypcje. Czołóweczkę i lecimy z tematem. Woo! Hej, witam Cię na kanale Wujka Porady. Mam nadzieję, że dzisiaj głos będzie lepszy. No, korzystam na razie ze słuchawek, bo mikrofon dopiero zamówiłem, to on musi przyjść. No dobra, kwestie techniczne mamy za sobą. No to co, dzisiaj będzie o tym... co się stało się? No co się stało się, że te nasze wszystkie ideały, gdy mieliśmy 15, 16, 17, 18 lat i krzyczeliśmy głośno całemu światu, może za takim garażem, może gdzieś w swoim zamkniętym pokoju, to nie będę tacy jak moja mama i mój tata, wszystko zrobię inaczej, mój świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. 20 lat później... Hej, dlaczego nie posprzątałeś w swoim pokoju? O ja pierniczę, jestem dokładnie taką samą zjebką jak moja stara, przywalam się do moich dzieci. Może tego w ogóle nie zauważasz, kurde, bo robisz to z automatu. A jak masz nie robić? No robisz tak jak twoi rodzice. Dlaczego tak się dzieje, że wszyscy mają takie zniosłe ideały, że będą żyć zupełnie inaczej, że będą podróżować, że nie będą chodzić do zjebanej roboty, tak jak jego stary, który mój codziennie nienawidzę swojego życia, nienawidzę swojej pracy, muszę, nie wiem, nachlać się alkoholu, etc., kurde, i w ogóle. A potem parę ładnych lat mija, zrzucamy te glany, zrzucamy te dredy, zrzucamy te skórzane kurtki, idziemy do Żabki, Biedronki, korporacji, w zależności od tego, gdzie tam się trafi, do bycia lekarzem, bo to nie chodzi o to, że ja piję jakieś tam roboty, to nie o to chodzi. I nagle te wszystkie nasze ideały z garażu, z popisanej ściany, na którym jebać system, kurde, wchodzimy w ten system. Co się dzieje? Nie macie innej możliwości. Dlaczego nie macie innej możliwości? Gdyż system to wy. Co to znaczy? No nie możecie nic innego mieć poza tym, co was nauczono. To jest chyba oczywiste. No, jeśli wasi rodzice mówili po polsku, to wy musicie mówić po polsku. Czy możecie się nauczyć innego języka? Oczywiście możecie się nauczyć innego języka, ale jeśli będziecie mieli taką przestrzeń, bo nigdy się nie nauczycie języka, na przykład jeśli wasi rodzice wam wbili do waszej makuwy, że jesteście beznadziejnymi dupkami, które nigdy nic w życiu nie osiągną i was jechali, to wy teraz rezygnujecie z tego, żeby się nauczyć języka, bo boicie się ponieść porażkę. I już. Czy da się to zmienić? Moim zdaniem da się to zmienić, kurde. Dzisiaj oczywiście będę mówił coś, co nie do końca już wierzę. Jak to? Tak to? Ja dzięki na przykład racjonalnej terapii zachowań nauczyłem się, że mogę w swoim mózgu robić nowe połączenia, które... Żona napisała paczkę gdzieś. Pozdrawiam Cię, kochanie. Nie włączyłem. Dobra, walić to. Teraz córka. Kiedy, gdzie mogę to przywieźć? Dobra. Kurde, dzisiaj dużo informacji podczas filmu. Pozdrawiam moją żonę, pozdrawiam moją córeczkę. Dobra, koniec tej prywaty, jedziemy dalej. Poznałem narzędzia, które mogą z powrotem powrócić do tych ideałów tak zniosłych jako nastolatek. Jak zapraszają mnie do szkoły, idę na takie właśnie jakieś pogawędki dla młodzieży, a zdarza się, kiedyś ludzie chodzili do szkoły, nie wiem, czy pamiętacie, no to wiecie co? To im mówię, słuchajcie, to jest najlepszy moment, bo właśnie w tym momencie możecie się zerwać ze smyczy tych wszystkich, kurde, jakichś powikłań systemowych i tak dalej, bo przecież wy wiecie, że to kurwa się kupy nie trzyma. To jest ten moment. Może część z nich się rzeczywiście już zerwie od razu i nic dalej nie będzie w to wchodziła. Część może po paru ładnych latach. Ja po kilkudziesięciu latach, kurczę, powróciłem do swoich właśnie myśli, przekonań, które miałem jako nastolatek. I co? I dobrze mi. Czy znowu chcę być gówniarzem, który żyje w tym momencie, tu i teraz, gówniarzem, który
uważa, że może zrobić wszystko i osiągnąć wszystko. Tak, chce dzisiaj żyć. A jak ty dzisiaj żyjesz? Jak gówniarz? Nastolatek? Inaczej mówiąc, czy jak twój stary, czy twoja stara zgret? Nie obrażam oczywiście rodziców, bo sam takim zgredem byłem przez kilkadziesiąt lat. Kilkanaście, bo moja córka ma 21 lat. Już trochę się zmieniło. Pozdrawiam córeczkę, pozdrawiam was, trzymajcie się.